keeping an eye on the watch, Private? 300 seconds, and not a second to spare. And don't forget, never look directly into the sun. Seconds left. Damn it. Looks like my measuring equipment is broken. No, I'm afraid it's working perfectly fine. 240 seconds left. We just received news from Antarctica, Machu Picchu, and Eastern Oceania. Their measurements match ours. We're expecting a solar flare similar to the Oswald flare from 2113 within the next 2 weeks. We all know that the terrestrial magnetic field can't protect us from a flare of this scale anymore. Our time is up. It's not too late yet, Quaddy. We still have a chance. Well, yeah, what about the Phoenix plan? We could escape. The Phoenix plan is not an evacuation plan, Hardy. Quite the opposite. No. Salvador is right. A manipulation is our last chance. What are they talking about? Is the security of our pilots provided for by now? Nigel, we are looking at certain death for every living thing in 2 weeks. We don't have a choice, I'm afraid. It's time we dare to take the final step. Step back to the past. Curse it. Not again. I hope I have enough spare parts. It never ends, does it? Okay, then. Let's see what's wrong with this thing. Hej, 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 hej. Witam jak zwykle, niezwykle serdecznie, moi drodzy. Tu znowu ja, Orention. Dzisiaj w niedzielę poklikamy sobie leniwie w grę typu point and click, w taką klasyczną przygodówkę. Ten tytuł wybrałem nie bez kozery, ponieważ jest... Pomimo, że premiera tej gry miała miejsce w 2010 roku, ale temat jest i tak jak najbardziej na czasie, bo stanowi o katastrofie klimatycznej, która prawdopodobnie nas czeka w rzeczywistości. 99,9% naukowców twierdzi, że działalność ludzka doprowadziła do tego, że efekt cieplarniany, co za tym idzie też i właśnie ta nadchodząca katastrofa klimatyczna najprawdopodobniej doprowadzi do tego, że jak nie na całym świecie, to przynajmniej w niektórych obszarach nie da się już żyć i tak to będzie. Tak jak widzieliśmy w intro, tak też stało się tutaj w uniwersum gry. Także gra jest jak najbardziej na czasie. Stworzyłem studio Dedelic Entertainment. To jest niemieckie studio, które jest weteranem tutaj w tworzeniu przygodówek tego typu, klasycznych point and click. Także gra zapowiada się całkiem fajnie. Jak widzicie, piękna, ręcznie rysowana grafika. Jest wszystko, moim zdaniem, wygląda bardzo fajnie. Ja
Zrobiłem takie proporcje 4 do 3 z tym takim blurowanym tłem, ponieważ ja nie jestem fanem rozciągania gier takich, które zostały zaprojektowane w tych proporcjach właśnie 4 do 3. To nie wygląda dobrze. Wydaje mi się, próbowałem, no ale no być może niektórzy by powiedzieli, że jednak wygląda przyzwoicie, ale nie, ja wolę, żeby pozostało tak, jak jest, nie? Czyli te proporcje, jakie twórcy tutaj stworzyli, takie niech zostaną. Okej, dobra, przegadałem już trochę czasu. Czy chciałbym zapoznać się ze sterowaniem? Proszę cię bardzo. Przesuń kursor na klapkę czerwonej maszyny i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Poczekaj na pojawienie się ikony interakcji. Następnie przesuń kursor w prawy górny róg nad napis otwórz i dopiero wtedy zwolnij przycisk myszy. Klapa. Otwórz. Cudownie. Aby sprawdzić, czy naprawa się udała, spróbuj włączyć generator pary. Chyba coś nie tak. Wydaje mi się... A to już naprawa była? Dopiero tylko klapkę otworzyłem. Sounds like something is wrong with the motor. Coś jest nie tak z silnikiem. No nie wiem, wydaje mi się, że powinienem tu zajrzeć najpierw do tego silnika. Aha. So that's the problem. The belt tour. But where can I get a new one? Napisy, jakbyście szukali, to w tym etapie gry są tutaj, nie? W lewym górnym rogu. Nie wiem dlaczego tak, ale tak jest. Z taką wiedzą powinieneś bez problemu wymienić zerwany pasek klinowy. Obejrzyj. Dobiegł końca jego żywot. Pasek jest już w twoim ekwipunku. Aha. Prawy przycisk kliknij, aby otworzyć i zwinąć ekwipunek. Zgadza się. Spróbuj teraz zawiązać pasek w swoim ekwipunku. Myślę, że bardziej związać, nie? Ale okej, niech będzie. Zawiąż. Kliknij pasek klinowy z ekwipunku lewym przyciskiem myszy, a następnie przenieś go na koło silnika i kliknij ponownie lewy przycisk myszy. I knotted the belt. Dobra. Nie, no jak? Tak? Lewym. Dobrze. Źle tam. Źle zrobiłem. Not sure that will hold. No ja też nie jestem pewien. No teraz to rozumiem. Jasne. Włącz. That's it. The belt tore again. There's no help for it. I need to replace it. No musimy go wymienić. Teraz musisz znaleźć sposób na naprawę generatora pary, ale nie zrobisz tego w tym miejscu i musisz poradzić sobie już bez mojej pomocy. Szkoda, bo wyglądasz sympatycznie. Najedź kursorem na schody po prawej stronie i rozpocznij przygodę wciskając lewy przycisk myszy. Super, ale jeszcze ja bym zobaczył, czy tu jakimś shiftem, kontrolem, altem... Czym? Spacją, okej. Okay. Spacją możemy podświetlić punkty. O, możemy ściąć drzewo. Punkty te interaktywne. To jest, że tak powiem, nieco ułatwia, nie? Nie ma tego pixel huntingu. Niepotrzebnego moim zdaniem. Meta used to sit under that tree in the summer and read a book. It's a pity I have to chop it down. It will be a cold winter. No tak. Jak będzie zimno, to trzeba się ogrzać, nie? No to zetnij. My back refuses to cooperate. And so do I. No. Starość nie radość, gościu. Tak to jest, niestety. Wszystko w życiu ma swój czas, nie? Jest czas na naukę, czas na zabawę, czas na wychowywanie dzieci. I jest też czas na starzenie się, no niestety. No dobra, musimy coś znaleźć, czym moglibyśmy naprawić. Naprawić ten pasek klinowy. No to tak naprawdę wymienić go, nie? Naprawić generator pary. Wędka. Obejrzyj. The fishing rod was Dr. Angus' suggestion. It is very meditative, Bent. It will help you find peace. I've been sitting at the bank each morning since then, apathetically staring into the water. O, czy co? On ma tutaj tak jakby zalecone
przez lekarza przebywanie, czy co? Weź. No, the fishing rod won't solve any of my problems, even czyli if wędką. Dr. Angus says otherwise. Dr. Angus wciąż uważa, że jest mu to potrzebne. No dobra, ja też nie jestem fanem łowienia ryb, nie? Znaczy łapania na wędkę, bo łowienie to raczej chodzi o sieci. A on, tak się mówi chyba, wędkarz złapał na wędkę. Gdzie mogą być jakieś te? Myślę, że w... O kurczę, śmieci. Obejrzyjmy. Myślę, że w piwnicy powinny być jakieś te... narzędzia do naprawy. That's part of living near the water these days. No tak. W obecnych czasach możliwe, że tak. Uprzątnij. I would have done that once, but it will not even take a week before it looks like this again. A Sisyphean labor. No ja nie jestem chyba wyznawcą czegoś takiego. To tak jakby po co się myć, jak i tak się zabrudzimy, nie? No trzeba posprzątać. Nawet jeżeli tydzień ma być, tylko tydzień ma być czysto, to zawsze będzie to tylko tydzień, nie? Albo aż tydzień. Okej, obejrzyj. I told Dr. Angus that I find fishing abhorrent, so she suggested the fish trap. No to jest jakaś różnica? Czy złapiemy ją w siatkę, tą rybę, czy złapiemy ją na wędkę? Nie, no może dlatego, że jej tam nie kaleczymy, pyska, nie? Czy tam, ja wiem, nie zahacza jej się o coś ten haczyk. A weźmiesz to? Rozumiem. Łódka. No tak wyglądają przygodówki point and click, nie? Trzeba wszystko obejrzeć, później próbować jedno z drugim łączyć i tak dalej. Ci, którzy grali w tego typu gry, to na pewno zdają sobie z tego sprawę, ale... Ja czasem lubię tak dla odmiany pograć sobie w taką fajną, tym bardziej, że to jest piękna grafika moim zdaniem. This boat has seen better times, but it's still floating. Ciągle pływa, powiadasz? Ale nie możemy jej wziąć. Dobra, wiem. Drzwi. Obejrzyj. The basement. Mausoleum of a failed life. And the only place where I can find spare parts for my fogger. Nie wiem, czy gównianego życia jest dobrym tłumaczeniem. On powiedział failed, nie? Czyli takiego... jak gdyby... trochę... No ale dobra, no w sumie można tak powiedzieć, nie? Well, it's locked. The plan was to leave everything behind. That day, I was so drunk, I don't even remember where I hid the key. No, czyli tak, będziemy szukać klucza teraz. Zobaczmy to... ile tu punktów. Te na dole, że tak powiem, już mamy za sobą. Tu jeszcze coś jest. Dom. Obejrzyj. Też musisz iść tam, żeby obejrzeć dom. Już tu z dołu nie było widać. Kurczę. In the past, we came here each summer. Meta hoped that we could grow old here together. Not much left of this dream. Only the house and I. Meta. Ciekawe, kto to był dla niego. Może się dowiemy. Dobra, zobacz. Obejrzyj drzwi. Wrong color for a coffin lid. Na wieko to trumny. No ja chciałbym mieć taki domek, kurczę, nad wodą. Nie? Coś pięknego. Okej, wchodźmy. Mucha tutaj lata. Trzeba by zrobić tutaj porządek, chłopie. Zobacz, co się dzieje. Zamknij drzwi. O, zakryć! Proszę bardzo, po rosyjsku mamy napisane. Asmatrieć i zakryć, czyli obejrzeć i zamknąć. No myślałem, że wyjdzie. No dobra, co tu mamy? Stół. Sometimes Dr. Angus comes for a visit. That's why I have a second chair. O. Ja wiem, czy ta wiedza jest mi tak bardzo potrzebna. Po co ci drugie krzesło? Obejrzyj. These are the self-help guidebooks Dr. Angus recommended. I wonder if she reads them herself before recommending them to her patients. O. Czyli on jest jak gdyby na takiej, nie wiem, terapii? Czytaj. I'm not a screwdriver. Ways out of workaholism by Gunnar Larson. I don't know. At least a screwdriver is useful. No, nie ulega wątpliwości, że śrubokręt jest przydatny. Czyli co, on jakby... Nie, poddaje się tutaj jakiejś terapii dotyczącej pracoholizmu, tak? Usiądź. I'll take a break later, after I've fixed the fogger.
No świetnie, no dobra, zobaczmy obraz. Gdzie to może być? W kredensie taki klucz? Obejrzyj. It only holds the basics. A możesz to otworzyć? Nie możesz. Wiem. Dalej możemy jeszcze przejść. Co tu jeszcze masz? Łóżko. Kuchnia. W kuchni zobaczymy. I'll put that away tomorrow. O, ty kurczę, jesteś takim facetem, co ta wyznaje złotą zasadę, co mam zrobić. Jak to było? Co masz zrobić dziś, zrób pojutrze, będziesz miał dwa dni wolnego, nie? My bed. At first, I tried to sleep in the bed Maida and I shared. Then I moved to Duva's bunk. My son takes care of my life's work, and I sleep in his old childhood bed. O, czyli co? To Meta była najprawdopodobniej jego żoną, nie? Bo ma syna jeszcze. Nie wiem, o, lodówka. Jeszcze lodówka, no, obejrzyj. If I didn't have dinner in town, I would never meet any people at all. A full fridge would be social suicide. Rozumiem. Czyli jedyny powód, dla którego spotyka się z ludźmi, są zakupy. Jedynym powodem. Otwórz. A sad sight. Smutny widok. Ale klucza jak nie było, tak nie ma, nie? Co tu jeszcze możemy zobaczyć? Obraz. Our summer vacation to Italy. Meta beamed, like always. And all I had on my mind was probably how to save the world. I wonder if we could have been happy if I had focused on our relationship instead of on our planet's future. Czyli jak to jest? To jest jeszcze... Najprawdopodobniej to jest taka retrospekcja, albo nie wiem, albo będziemy tutaj w czasie podróżować. Bo tam był ten taki wehikuł czasu, nie? Pokazany w intro. Bo to jest jeszcze, wydaje mi się, przed katastrofą, nie? Tą klimatyczną. Meta. No piękna blond dama. Wakacje we Włoszech. Byłem we Włoszech. Piękny kraj. Obejrzyj. So sorry, Maida. I sacrificed both of us in the end for a vision no one even cared about. No poświęciłem nas, czyli co? To rozpadło się to ich małżeństwo przez ten jego pracoholizm, czy jak? On ma na imię Bent. Even during our trip to Italy, I was only thinking about my algae research. I can see it in my eyes. Rozumiem. Coś tu jeszcze? Nie, tylko wyjście, dobra. Mamy tu chyba jeszcze jeden obrazek. My team on the Atlas 11. We really thought the future of the world was resting on our shoulders. Czyli zespół z Atlas 11. O, a tutaj nie ma klucza? Co tutaj jest? Obejrzyj. What's this? Something got stuck behind the picture. No jest coś i w kształcie klucza, jakby. Nie patrzeć, nie? Rozerwij. Suspiciously like. Well, look what I've found. Właśnie, jest klucz. Ale wymyślili, nie? No, to co, on po pijaku, kurczę, schował klucz za zdjęciem? Bez sensu, moim zdaniem. Rzuciłby gdzieś w brudnych ciuchach, nie? W jakiejś kieszeni, ale czy ja wiem, czy ażby tak wklejał? I don't even remember hiding it here. Was I really that drunk? No chyba, że faktycznie taka alkohol wywołał taki odmienny stan świadomości, bo jak wszyscy wiemy, alkohol jest środkiem psychoaktywnym, że mu przyszło do łba tutaj wkleić, ale kurde, Bent, mogłeś to zrobić jakoś bardziej w cywilizowany sposób, a nie zniszczyć zdjęcie. Ale obejrzyjmy, to jest ten Dav cały, nie? On mówił właśnie, że śpi na jego łóżku, czyli to jest prawdopodobnie jego syn, to jest jakaś lisa. Barney, personel. A gdzie jest, czyli Meta, ta jego małżonka, nie była częścią tego teamu, nie? Znaczy w ogóle chyba nie uczestniczyła w tych badaniach, tym nad ratowaniem świata, tej ciężkiej pracy. No dobra, to zacznijmy od prawej, obejrzyj. Don't look like that, boy. You can do all those things now your dad didn't allow when you were younger. He'll make it. No jasne. A co powiesz o sobie? Tired, but happy. A dlaczego szczęśliwego?
Oni jakby na jakimś okręcie są, nie? Na oceanie albo morzu jakimś. A Lisa? Don't worry, Lisa. I'll manage somehow. Super. A Barney? A photo for the press, obviously. If it were, Barney would look completely different. No dlaczego? On taki jakby nieobecny, ten Barney, taki wpatrzony gdzieś w niebo, rozmarzony. They represent the rest of the personnel. By now, the team has grown so much that neither Barney nor I know who works for us anymore. Works for him, that is. Rozumiem. To chyba wszystko, nie? Mamy klucz. Mamy klucz? Mamy. Dobra, to możemy teraz do piwnicy tutaj podążać i szukać jakichś... O, teraz już jest po polsku. Nie o to mi chodziło, przepraszam. O, otwórz, chciałem, żeby się otworzył, chłopie. Już po polsku, nie po rosyjsku było opisane. No dobra, otwórz te drzwi wreszcie. Well, it's locked. Naprawdę, to... Ja wiem, ale to nie możesz sobie poradzić, muszę to ja robić, kurde. How long haven't I been down here? No i dobra, jesteśmy. O, wow, trochę tu ciemno. Możemy jakieś światło? Przejdź tutaj, Bent, bardzo proszę. Drzwi zamknąć nie mogę. Nie, idź tam. Nie mogę zamknąć drzwi. Co tu jest? Drewniane drzwi. No i właśnie to, czego najbardziej... Co mi najbardziej przeszkadza w tych przygodówkach. Ten pixel hunting, ale prawdopodobnie... O, płachta. Obejrzyj. This is where my old life is buried. Okej, usuń. Let's take a look. No, popatrzmy. Wow, jak zamaszyście. O, i mamy trochę światła. Wyśmienicie, co to jest? Laboratorium. How many summer nights did I spend down here, staring at the algae cells? Did I really believe I could change the world? Algi, no, algi, jak... Nie wiem, niektórzy twierdzą... O, pająk. Niektórzy twierdzą, że to będzie podstawa ryż, algi i szarańcza, to... Jeżeli ludzkość przetrwa tą katastrofę klimatyczną, to będzie podstawa diety, nie? Nie wiem, czy to o to chodziło, czy o jakąś, może jakąś produkcję tlenu albo coś. Pracuj. Temptation is great, but I promised Barney and Dr. Angus to enjoy my retirement. Rozumiem. Enjoy, right. Tak, nie można się cieszyć czymś takim na przymus, nie? Z przymusu. There was even more lab equipment in here once. Barney took most of it back to the station, so I wouldn't get any ideas and start working again. Okej, otwórz. Przeszukaj. Hey, there was a screwdriver in there. I better take it. Weź go, no. No i mamy screwdrivera też. I tylko tyle? To zamknij. Laboratorium. Dobra, wiem, wszystko wiem. Okej, a to możemy otworzyć? Obejrzyj. I built the shed for Duva and Maida. I didn't want them to get in my way when I was working. Okej, otwórz. Co tam mamy? Rower. Obejrzyj. Duva's bike. That old thing. We made a tour down the fjord, along the coast, and down to the sea. At that time, the Atlas was being renovated, and while I was waiting for new assignments, I had all the time in the world to be a good dad. It's strange how things change. No przepraszam, moi drodzy, musiałem na chwilę przerwać. Zadzwonił... przepraszam, zadzwonił telefon i byłem zmuszony odebrać. Co tu jeszcze mamy? Dętkę rowerową. Obejrzyj. An old bicycle tube. Naprawdę? I to wszystko? Dętka rowerowa. Zdemontuj. Not without proper tools. A, może śrubokrętem w takim razie. Let's see. O! Helikopter przyleciał jakiś, ja pierniczę. Yes. Ben Svensson? Yes, that would be me. Wait, I'm coming.
Strasznie głośno są te przerywniki. You gave me quite a fright. I didn't intend to. Are you Ben Svensson? Yes, I am, but... O, mamy dialog, proszę bardzo. Ładny uniform, należysz do armii? Nie no, chyba po kolei będziemy, jak to w przygodówkach point and click, nie? Będziemy łupać opcje dialogowe po kolei. Potrzebujesz czegoś? What do you need? I need your help. You've come to the wrong place then. I am retired. But it's very, very important. Much is on the line. Well, all right, but let me finish my work first. I hate to leave a job undone. Okej, dziewczyna potrzebuje naszej pomocy. Czy my się znamy? Zresztą nie muszę tego czytać, bo on zaraz to powtarza, Ben, nie? Do I know you? I know your work. That is the reason why I need to talk to you. Nothing can be important enough not to get an appointment first. Is that your helicopter out there? It belongs to a friend, I think. Nice outfit. Are you military? No, I am from a different organization. Please, wait a second. I am busy right now. But... The sooner you let me finish my work, the sooner I will have time for you. No dobra, no przyleciała jakaś laska helikopterem. Obejrzymy go sobie. Czemużby nie? Is that a satellite dish? Weird. No właśnie, moim zdaniem trochę by... tracił na aerodynamice. Zresztą ja wiem, czy helikopter takiej konstrukcji przepraszam, jest w ogóle aerodynamiczny, ale dobra, skończmy to, co zaczęliśmy, jak powiedział nam tutaj Ben. Czyli tak, spróbujmy... Ach, kurczę, chyba czegoś nie wziąłem. O ile dobrze pamiętam, bo ja przeszedłem tę część gry wcześniej. I wydaje mi się, że czegoś jeszcze nie wziąłem. Wróćmy do piwnicy. Nie do piwnicy. Przepraszam was bardzo. Pójdźmy do domu w takim układzie i poszukajmy, co tu mamy. Olej, właśnie, olej. Rapeseed oil. Until some years ago, it was only good for lamp oil. Today we use it as salad dressing and to prove the bad energy balance of biofuels. Ja nie wiem, czy rzepakowy, nie? Ja używam do sałatek oliwy z oliwek. A już jak w ostateczności, to słonecznikowego. Nie wiem, rzepakowy to taki raczej do smażenia, nie? Ale nie wiem, nie znam się. Takie są moje gusta kulinarne, że tak powiem. Dobra, chodźmy. Teraz chyba mamy wszystko, o ile dobrze pamiętam. Okej, czyli tak. Patrzymy na silnik. Ten pasek wyrzucimy. Użyjemy najprawdopodobniej tej dętki rowerowej jako paska. An old bicycle tube. No właśnie, dlaczego nie mogę jej wziąć? An old bicycle tube. To ciekawe. A, wykręćmy. Screwdriver was still sound. The screw thread is down the drain. Rozumiem, no to usuń ją w takim razie, zdemontuj. Away with it. Okej, teraz spróbujmy tutaj zamocować. It fits. Dobra, teraz dętka. It fits. No świetnie. Koło. It's stuck. That would explain the torn belt. A, to dlatego pasek się zerwał, bo to koło się nie kręci, więc użyjmy oleju rzepakowego. It's completely rusted. Okay, that should work. No i dobra, i to wszystko. Teraz powinno zadziałać, powinien odpalić. Także włączmy go. Right. That should do the trick. Ah. Damn it. Someone has to hold the shutter to keep the stupid screwdriver from popping out again. O kurczę. Gdzie jest laska? Tutaj. Chodźmy tak do piwnicy, będzie bliżej chyba, wydaje mi się. O.
No nie wchodź na nią. Rozmawiaj. Chciałbym cię prosić o pomoc. Is that really important? I don't have much time. If you really want my help. Okay, fine. What do you want me to do? Just come up here. There we are. What's this machine for? The fogger keeps the wood fresh until winter. I need you over here. You must push down this shutter while I operate the switch over there. Do you think you can do that? Of course. I'm ready. Well then. No i pięknie. Hey! What? Stop! Stop! Stop this! Calm down, please. It's working as intended. What are you doing? Are you mad? Turn off the machine right now! Oh, well, these things happen. But there's no alternative if you want to get rid of the vermin. And I need the wood for heating. You are so stupid. Oh, great. I've got a visit from Miss Hypersensitivity. Kurczę, laska jaka jest wrażliwa, a pochowała ptaszka. Is that your generic answer to every problem? Huh? No nie rozumiem właśnie też tego pytania. Ale okej, widzieliście jaka laska wrażliwa, nie? Na wszelkie życie, nie? Aż łzy pojawiły się w jej oczach, kiedy zginął biedny ptaszek. Ptasi grób. I don't believe it. She really buried the bird, like a little girl. No, wiesz. Ona prawdopodobnie przybyła z tych czasów, kiedy już życie praktycznie nie istnieje, nie? I myślę, że stąd jej taka wrażliwość na to, na odbieranie jakiegokolwiek życia. Come on, what's with all this fuss? Maybe I was wrong. Maybe you can't help me after all. Help? Help with what, for Christ's sake? I am retired. I don't help anyone anymore. Oh, please, don't look so sad. Maybe it would be best... What? What's wrong with you? Water. I need... water. O kurczę. Potrzebuję wody. Co tu teraz zrobić? Szukamy czegoś. Chodźmy do domu może. Ja nie pamiętam. Znaczy, nie pamiętam tego fragmentu, bo grałem do naprawy maszyny, ale zobaczymy. Może uda się coś znaleźć. Svensson! Hello, Bent. This is Dr. Angus speaking. You sound a bit stressed out. It's a bad time. I have a visitor. What did I tell you about stress? Please, Doc. The woman doesn't feel well. She has a seizure or... We've talked about this 1,000 times, Bent. Your do-gooder complex even earned you a stay in the hospital. You are not responsible for the whole world. What? But... Please repeat. I am not responsible for the whole world. Jaka terapia, ja nie jestem odpowiedzialny za cały świat. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za cały świat, pani doktor. Ale ja chcę pomóc tej kobiecie, nie zawracaj teraz gitary, zadzwoń później, kobito. But I have to help this woman. You have to help yourself first. We've already talked about your do-gooder complex, haven't we? You have a right to be egoistic. You are not responsible for the whole world. Say it. Proszę bardzo, nie jestem odpowiedzialny. I am not responsible for the whole world. That's it. Now, get some rest. Why don't you go fishing? Because I don't want to be part of the overfishing of the seas?
What did I tell you? I am not responsible for the whole world. Just remember that. I'll call you tomorrow. So long. Yes, so long. So long. Okay, now, about you. Why don't you tell me what brings you here? What brings me here? Okay. Mutual trust. My name is Faye. I am a time travel pilot. Confrontation. I come from the future. Mankind is facing extinction. What's that? What are you talking about? And what is that note for? Guidelines for transtemporal contacting. I told them I couldn't do this. No. Are you serious? Salvador was right. Talk is useless. Oh, please. Give me a break. Fine. You are from the future. Or from the Muppet Show. But what's that got to do with me? What do you want from me? Your research. Nonsense. In my time, mankind is dying. Animals are dying. Trees. The whole world is dying. Your research could prevent that. I'm not responsible for the whole world. Oh, but you are, Bent. Actually, you are the only one who can help me. The only one who can stop the worst from happening. You, Bent, and you alone are responsible for the whole world. You can't know that, but in 500 years from today, the world is a wasteland. Everything is destroyed, the surface uninhabitable. The last survivors live in bunkers below ground, and mankind teeters on the brink of extinction. Well, that's fascinating. Do you believe me? Yes. Yes, of course. That's the team. See? No dobra, no i co? To jest team, tak? Znaczy, to zespół, no i co? This is Hardy. He was sent to the Zweibelberg to talk to the rulers there. And where's that supposed to be? In Neverland? I'm not sure, but I don't think that's where it is. No super, ale tak, dwie rzeczy mnie trochę tutaj irytują w tej grze. Po pierwsze, że ktoś nie przemyślał tych napisów. Trochę mało, nie dość, że są maleńkie, to jeszcze czasami tak wchodzą na białe tło i tyle, co obrys je ratuje. A drugie, że dźwięk jakoś dziwnie takie zacięcia ma, nie? Takie co jakiś czas jest takie trzaśnięcie dźwiękiem, ale dobra, no takie jest, jakie jest. Who is the woman in the red sweater? Sadi. She's my best friend. She went to South America. On a student exchange? No. We don't have things to exchange. All this materialism was what doomed the world in the first place. We don't need all that in the future. We just want to survive. All right, never mind. It was a misunderstanding. Please calm down. No przecież ona się wcale nie zdenerwowała. A to, kto to jest taka... ognistowłosa z piegami. Dina and Joseph were eager to go to Europa. After the mission, they wanted to see the art there. I don't know. So you are not into art? I just don't see how that can help us saving the world. Okay. Joseph spent a lot of time in the archives. That was where he learned everything there is to know about the world. That must have been quite a lot. Oh, well, not that much, really. But he must have read everything that was still legible at least 100 times. No i co, i nie uważacie? No kurczę, tak to mogli zrobić napisy gdzieś tu w górnym rogu, nie? Lewym. A teraz muszą być na dole i zupełnie się zlewać z tłem. No, kurczę. Oh, that is Delvin. He is something like a prodigy. He fixed the Numator on his own, before anyone even knew that the thing was broken. Delvin gets along with everybody. He looks scared. We all were, each in our own way. Okay, to jest ona, nie? You don't look very happy. I'm nervous. After all, I'm supposed to save the world. I guess everyone believes that at some point. Tu jest jakiś starszy pan. Może to on w przyszłości. Nasz Bent. Nigel is my mentor. A nie, Nigel. He took care of me after my parents died. I'm sorry, I didn't know.
What happened to them? They were wind scouts. They miscalculated the vertical pressure of the toxosphere. The kites held, but the anchor tore. That... sorry to hear that. That's okay. You couldn't know. Okej. Okay. Teraz już mamy imiona wszystkich. Znaczy wszystkich tych, o których mówiliśmy. This man, the bald one. He looks important. That's Quadi, our commander. His task is to keep everyone in the colony alive. I think it was hard for him to send us on such a difficult mission. Okej, Quadi, a tutaj? Who is that? That? Oh, that's Salvador. He was in Norway too. I'm sure you'll meet him soon. And he comes from the future as well? Yes. Yes, of course. Where do you think the picture was taken? On a space station? On Mars? Don't be ridiculous. You'll understand soon. No super, no to wszystkich. Pretty costume. Gadaliśmy. So, why are you doing this? You still don't understand? In our time, the world is coming to an end. The catastrophe is too far advanced. We are time travel pilots. We were sent to the year 2050 to stop the climate change. Excuse me? We wanted to redress the mistakes of mankind, but we miscalculated. To my jesteśmy w roku 2050 teraz, czy jak? No i mamy pierwszy rozdział. Liden Air. Nie wiem, co to znaczy Liden. Coś... Nie mam pojęcia. Nie chcę wymyślać. Faye, are you still alive? I'm not sure. Doesn't feel like it. Stop joking. We are here. How do you know without... Take me to your leader. Ouch! Damn it. You okay? Don't touch the shell. Yeah. Thanks. I know that now. Say hello to the year 2050. No dobra, czy tu jesteśmy w 2050? Nie tam. Już to wszystko zaczyna mi się mieszać. No dobra, no jesteśmy tutaj. Witaj w roku 2050. Hello 2050. It's hard to believe, isn't it? We really made it to the past. Wow! You can see the sky. And breathe in the air. Yikes! The air tastes strange. Leaden. Somehow, the golden past looked different in my imagination. Less dirty. I hope the other teams didn't end up on a garbage dump as well. Czyli wniosek z tego, że tutaj twórcy przewidują, że w 2050 już będzie taki, kurczę, bałagan. A ostatnio czytałem, że w tych programach Clear Energy, ta czysta energia, to na przykład Niemcy mają taki program właśnie czysta energia 2050, że mają pozamykać wszystkie elektrownie te na węgiel brunatny i gdzieś tam budują jakieś farmy wiatrowe w Morze Północne, gdzieś głęboko na swoich wodach terytorialnych. No zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście my w Polsce dalej będziemy palić węgiel, nie? Bo to jest podstawa naszego bezpieczeństwa energetycznego. Będziemy pewnie... Prąd pewnie będzie niesamowicie drogi, bo trzeba będzie płacić kary, jeżeli pozostaniemy członkami, nie? Wspólnoty. Dobra, to dalej. Powinniśmy zacząć natychmiast. When have you become so dutiful, Faye? Did the time jump change you that much? But you are right. You should set up the time radio antenna while I look around. Nigel? What now? Co dokładnie mam zrobić? What exactly do you want me to do? Set up the time radio antenna, of course. Did you fall asleep during the briefing? You can find the antenna in the capsule storage compartment. There should be a manual there somewhere as well. Maybe I shouldn't have skipped training. Is there anything else you wanted to know?
Kiedy... Znaczy, może zrobimy to. Dobra, nie muszę tego czytać, ona to powtórzy. How about this? I take a look around, and you set up the antenna. You were trained to operate the time radio transmitter, not me. Anything else? What exactly is our mission? We search out the political leaders, take them to task, and convince them to take more care of the planet. That's the plan? Yes, that's the plan. Why? Sounds a little naive. It's a matter of survival for mankind, the future of our planet. Of course they will listen. Anything else? No chyba wszystko, nie? Mamy rozstawić antenę. Nothing. See you later. I'll be right back. I don't believe a word of this. This madness. Please listen to me, Ben. Ridiculous. I was told to set up the time radio antenna to contact the other teams. Dobra, okej. Okay. No to antenę, znaczy grę w ogóle, będziemy kontynuować w następnym odcinku za tydzień. W kolejnym niedzielnym leniwym klikaniu. A tymczasem, moi drodzy, bardzo serdecznie wam dziękuję. Przede wszystkim dziękuję wszystkim, nawet nie czuję, jak mi się rymuje, za polubienia, za komentarze, za subskrypcje. No, kocham was, ludzie, to naprawdę odmienia moje życie. Daje mi mnóstwo radości i mnóstwo satysfakcji. Dziękuję również za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. I cóż, do zobaczenia za tydzień. Zapraszam też do innych gameplayów w tygodniu. A tymczasem do usłyszenia. Trzymajcie się. Hej, hej.